Rozdział 5. Niepodobna, aby bogowie karali cudzołóstwo Parysowe, skoro go nie skarali w matce Romulusa. Zostawmy tymczasem bez rozstrzygnięcia pytanie, czy Wenus cudzołóstwo z Anchisesem popełniwszy mogła porodzić Enasza, lub czy Mars mógł spłodzić Romulusa z córką Numitora. Bo prawie takież samo pytanie powstaje i z naszych ksiąg świętych, a mianowicie, czy aniołowie upadli mogli grzeszyć z córkami ludzkimi, z czego powstali, napełniając całą ziemię, giganci, czyli ludzie olbrzymi i silni? Rozpatrzmy tymczasem następne dwie rzeczy. Jeśli prawdą jest, co się u nich opowiada o matce Eneaszowej i o ojcu Romulusowym, to jakże mogą się Bogom nie podobać cudzołóstwa wśród ludzi, kiedy je wśród siebie tak zgodnie i pobłażliwie znoszą. Jeśli zaś te zbrodnie bogów są fałszywe, to i tak nie powinni gniewać się na prawdziwe ludzkie cudzołóstwa, skoro nawet ich fałszywe są im miłe. Oprócz tego, jeżeli się nie wierzy, że Mars to popełnił, iżby przez to zarówno nie wierzyć, że Wenus to popełniła, to wówczas nie da się obronić Romulusowej matki tą okolicznością, że Bogu uległa. Była ona przecież kapłanką Westy, a przeto bogowie tym więcej powinni by na Rzymian karę zsyłać za jej cudzołóstwo, świętokradztwem połączone, niż na Trojan za zwyczajne cudzołóstwo Parysa. Sami nawet Rzymianie starożytni Westalki o poróbstwo przekonane żywcem zakopywali w ziemię, a zwykłe cudzołożnice choć również karali, ale nie śmiercią. Aż o tyle ciężej karali pokalanie przybytków w ich mniemaniu boskich niż zniewagę łoża małżeńskiego.